Witajcie, kochani. Powiedzcie mi, czy widzieliście burzę? Kto z was widział już burzę? A nocą burzę ktoś z was widział? A powiedzcie mi, to jest takie przyjemne doświadczenie, kiedy w nocy jest burza, czy raczej nie? Nie. A boicie się, jak jest burza? W nocy, tak? A powiedzcie mi, czy w taką noc, kiedy na zewnątrz szaleje burza, może się wydarzyć coś pięknego i niezwykłego? Tak, ja wam dzisiaj chcę o tym opowiedzieć. Słuchajcie, historia, którą chcę wam opowiedzieć, wydarzyła się w twierdzy Glac. Ta twierdza jest położona na terenie Dolnego Śląska, u podnóża Gór Barckich, gdzie jest taka kotlina, dziś tą kotlinę nazywamy Kotliną Kłodzką, i tam była wybudowana taka twierdza. W czasie, w którym działa się ta historia, twierdza była pod panowaniem Prusaków i oprócz swoich celów takich militarnych spełniła również rolę więzienia. Świetnie się na to nadawała, bo twierdza poza tym, że miała bardzo dużo różnych zabudowań, to pod nią jest mnóstwo tuneli, w których również bardzo dobrze nadawały się na ciemne lochy. Gdybyście chcieli tą twierdzę zobaczyć, to możecie to zrobić, tylko musicie poprosić rodziców, żeby zabrali was na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej i tam można zwiedzać twierdzę kłodzką i można na własne oczy zobaczyć te miejsca, w których ta historia się wydarzyła. Historia miała miejsce początkiem lat 20. XIX wieku, kiedy to pewien pruski oficer trafił do więzienia właśnie tutaj. Było takie powiedzenie w tym czasie, że kto raz tam się dostał, został jakby już za życia pogrzebany. Dlaczego? Bo to więzienie było bardzo ciężkie i prawie nikomu stamtąd się nie udało uciec. Jak ktoś już tam trafił, to koniec, zostawał tam do końca życia, a nie było tam zbyt przyjemnie. I pewien pruski oficer, tutaj mamy jego zdjęcie, zdradził cesarza Friedricha Wilhelma III i go obraził na dodatek i został na dożywocie skazany właśnie do tego więzienia. Na dożywocie to znaczy, że do końca życia miał być już w tym więzieniu. I wiecie, strasznie rozpaczał nad swoim losem. Dlaczego go to spotkało? I tam w tym więzieniu nic nie było. Poza łóżkiem żadnych wygód nie było. I on tak siedział i całymi dniami rozmyślał. Jedyne, co było w tej celi więziennej, to była Biblia. Wiecie, on od czasu do czasu zaglądał do tej Biblii, może trochę z nudów, ale cały czas myślał o tym, że to przecież wina Pana Boga jest, że on się dostał do takiego miejsca. I był taki niezadowolony, ale wiecie, czas mijał, lata mijały i on coraz częściej zaglądał do tej Biblii. A Biblia to taka specjalna księga, która jak się czyta, potrafi zmienić serce ludzkie. I pewnej listopadowej nocy, gdy na zewnątrz szalała ogromna burza, pioruny rozświetlały całe niebo, wiatr wiał i huczał i tak wył, i ten więzień leżał tak niespokojnie na swoim łóżku, nie mógł spać, denerwował się, nie wiedział, czy nie zaleje tej twierdzy. Rozmyślał nad swoim życiem i doszedł do takiego wniosku, że to, co go spotkało, to chyba jest wynikiem tego, że on odszedł od Boga i o nim zapomniał. I wtedy postanowił sięgnąć znowu do Biblii, ponieważ te pioruny tak mocno rozświetlały niebo, w celi było jasno i mógł czytać Biblię. I wtedy natrafił na taki tekst w Biblii. I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Z psalmu 50. Kiedy to przeczytał, postanowił zrobić coś, czego nie robił od dzieciństwa. W tej celi zaczął się modlić. Powiedział Bogu o tym, że żałuje tego, że od niego odszedł. I że chciałby, żeby Pan Bóg go uwolnił i żeby obdarował go jeszcze życiem na wolności. No i kiedy się tak pomodlił, spokojnie zasnął. Tej samej nocy, daleko na północny zachód, tak, w Berlinie,
również szalała burza. I też ktoś inny nie mógł spać, jak to w taką burzową noc. Był to sam cesarz Friedrich Wilhelm III. Na dodatek bardzo go bolało. Próbował już wszystkiego. Nadworni medycy przychodzili, różne medykamenty mu dawali. Nic nie pomagało. Nie mógł spać, miotał się, a tak bardzo pragnął zasnąć, żeby przestało boleć. Więc postanowił, że już nic innego mu nie zostało, jak się pomodlić. I prosił Boga, żeby ten zesłał na niego sen. I jak myślicie, cesarz zasnął czy nie? Zasnął. Kiedy rano się obudził, był tak wdzięczny Bogu, że przespał noc i że przestało go boleć, że zwrócił się do swojej małżonki, Luizy, i powiedział jej tak: wiesz co, jestem tak wdzięczny Bogu, że przespałem tę noc, że też chcę komuś wyświadczyć jakąś łaskę. Czy znasz kogoś, kto mnie tak najbardziej zdenerwował, najbardziej obraził i chciałbym mu wybaczyć? I wtedy Luiza mówi: wiesz co, jest pewien oficer, którego skazałeś do twierdzy Glac. I może on? On mówi: rzeczywiście, zalazł mi za skórę niemiłosiernie. Chcę, żeby był uwolniony. I tak się stało. Jeszcze tego samego dnia został wysłany goniec do więzienia i w tym więzieniu ułaskawiono naszego oficera, który tej nocy modlił się o uwolnienie. Zobaczcie, Pan Bóg potrafi bardzo szybko odpowiedzieć na modlitwę. Czasem trzeba czekać długo, a czasem naprawdę szybko. Z tej historii chciałabym, żebyście zapamiętali kilka rzeczy. Że warto czytać Pismo Święte, nawet jak niekoniecznie ma się na to ochotę, bo ona zmienia ludzkie życie. Że Pan Bóg wysłuchuje każdego, niezależnie od tego, czy jesteśmy w więzieniu, w lochu, czy jest się może cesarzem Prus. On wysłuchuje każdego. I Bóg chce, żebyśmy byli wolni od grzechu i cieszyli się z wolności tak, jak cieszył się ten pułkownik. Dziękuję wam.